Co jest
i stali się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Z nami. Pierwszy utwór to Bracia Patrzyjemy. Wielka miłość i przyjaźń nigdy nie przeminie. Dlatego znów jesteśmy w kochanej siedzinie, ażeby kolędować z proboszczem, z wiernymi, wygłosić chwałę Bożą w siedzinie w tej ziemi. Głośmy ludziom nadzieję, głośmy Bożą chwałę i niechaj nas w tym wspiera dziesiąteczko małe, które dla nas przychodzi z niebiańskiej krainy, by gładzić nasze grzechy, przestępstwa i winy. Choć dzisiaj płaczę w żłóbku jako małe dziecię, to wkrótce zaprowadzi ład nowy na świecie, oparty na miłości, miłosierdziu Bożym. Dzisiaj już sprawiedliwy nie musi się tworzyć. Dlatego podziękujmy Zbawcy, co dał życie, byśmy miłość czerpali ze zdrojów obfitych. Miłość, która prowadzi do Boga wiecznego, jest nadzieją jedyną człowieka grzesznego. Wystarczy tych rozważań, w końcu zaśpiewajmy i małego Jezusa głośno wychwalajmy. Niechaj zabrzmią kolędy, niech brzmi Boża chwała i niech nam błogosławi ta dziecina mała. Jeszcze tylko najlepsze życzenia składamy, całujemy serdecznie, no i już śpiewamy. Lubimy bardzo śpiewać ten utwór, widać ten mężczyźni, czy w waszej parafii też tak się śpiewa, że najpierw bracia Paszczyjeno, czy nie? Dzielicie się tak na głosy?
Nie wiem, czy się, powiem tak panu organistu, że można tak prowadzić. Byłam dzisiaj w kościele, gdzie mężczyźni śpiewali bracia pasztyje, no a kobiety odpowiadały. Tak, właśnie w niedużym kościele, gdzie dokładnie można to zrobić. A teraz zaprosimy Państwa do mojej, właściwie wszystkie są koledzy moje ulubione, bo najczęściej sama to formuje wyboru, ale ta jest szczególna, wyśliczna panna. Przyjdźcie razem z nami zaśpiewać i tak za chwileczkę będziemy razem śpiewać, ale jeszcze cały czas Was zachęcamy, wyśliczna panna. A Państwo mnie słyszycie na pewno? No bo ja tak ćwiczę, żeby mieć głos donośny. Mam mikrofon, to później. To wyśliczna panna specjalnie dla Państwa. Posłuchajcie, piękne opracowanie. Niższymi i wyższymi. Niektórym się źle śpiewa nisko, a niektórym się super śpiewa wysoko. Różnie. I tak jest, jak w skórze jesteśmy, to każdy znajduje swój głos i w odpowiedniej tonacji, a melodia jest akurat w sopranach, czyli w tym wysokim głosie. Ale świetnie Państwo sobie radziliście mimo wysokiej tonacji. Teraz zaśpiewamy dla Państwa kolędę francuską, ale po polsku. Też ją znacie, bo ona już tak chyba trochę weszła w naszą kulturę. Nad Betlejem w ciemną noc. I taka gloria jest, spróbujecie się włączyć, będzie super. A już po tej śpiewamy razem. Thank you.
Pana organisty, żeby nam pomagał. Nie, to my będziemy chórem, od razu na dwa głosy. Akurat dzisiaj nam mszy Pan zagrał mizerna, cicha wersję, która mnie interesuje. I ja nie pamiętam, czy jak byliśmy tutaj kiedyś, też nie zrobiłam takiego, to nie jest nawet eksperyment, tylko na pewno nam wyjdzie. Teraz to Państwu pokażę. Zaśpiewamy dwie kolędy jednocześnie. Śpiewaliście to wtedy? Tak. A chcecie jeszcze raz? Okej, okay, no to sprawdźmy, co się zmieniło, czy może lepiej śpiewacie. Pamiętacie, jaka była kolęda do mizernej cichej w towarzystwie? Nie, to Wam powiem. To było pójdźmy wszyscy do stajenki, też wszyscy znacie, prawda? To jest takie coś. To wobec tego spróbujemy sobie to zrobić, wspólnie zaśpiewać, bo to najbardziej chyba sprawia satysfakcję. Pójdźmy, podzielimy Państwa także tu w prawo, to tu będziecie Państwo. Pójdźmy wszyscy, to Państwo, oraz alty i basy. Zaśpiewajmy sobie razem, a Państwo słuchacie. Chwileczkę, sprawdzimy takie tempo. Pójdźmy wszyscy, uwaga, raz, dwa, trzy, dech. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panie. A my tutaj kolędę mizerna, cicha, soprany i tenory też śpiewają. Jeszcze nie razem, raz prześpiewamy sobie, też dwie zwrotki zaśpiewamy, więc, ale teraz jedną. Mizerna, cicha, tak dziękuję. Raz, dwa, trzy, dech. Mizerna, cicha, stajenka, licha. Musimy wszyscy, bo tutaj jakoś
chór mocniejszy, tu musimy wszyscy śpiewać, żebyśmy się nie zgubili. Trzeba patrzeć na mnie. Zaśpiewamy teraz te kolędy razem. Nie o to chodzi, żeby zatykać uszy, tylko żeby właśnie śpiewać razem jednocześnie obydwie kolędy, mając świadomość, że muzycznie to wychodzi. Na pewno nam wyjdzie. Mamy tutaj do pomocy chór. Osoby, które są pod balkonem, na pewno muszą śpiewać, bo inaczej się tam nie zgodzicie, bo już sprawdziłam, tam gorzej słychać po prostu. A więc... Pójdźmy, dźwięk pierwszy, dźwięk drugi. Gotowi? Raz, dwa, dech. Miserna cicha, stary stajenka, pełna jest pamięć. Oby tacy czarnych wiedzy, drogę na gryzie zmarłego. Oby tacy czarnych wiedzy, drogę na gryzie zmarłego. A teraz, proszę Państwa, no pięknie w ogóle, to jest rzadkość, kiedy się spotyka ludzi w jednej parafii, którzy wszyscy równym głosem śpiewają czysto, trafiając w dźwięki. Gratuluję księdzu proboszczowi, właściwie Państwu. Wszystkie Wasze dzieci śpiewają, wyobraźcie sobie, uśmiechnięte, umiecie kolędy, super. Też brawa dla Pana organisty. Chciałam teraz zaprosić Was do wysłuchania kolędy dla odmiany ukraińskiej, bo też coś trzeba zaśpiewać z innych krajów. Piękna, po polsku też zaśpiewamy. Radość dziś nastała. Zobaczycie, że ona brzmi tak po ukraińsku. A zatem radość dziś nastała od chóru teraz. Radość! W Warszawie jest Centrum Myśli Jana Pawła, Centrum Myśli Jana Pawła II. I tam powstała taka akcja, która się nazywa Po kolędzie. To są osoby, które chodzą do takie miejsca, gdzie śpiew nie dociera. Zachęcamy Państwa też, być może byliście kiedyś zainteresowani. Po kolędzie to nic innego, jak pójście do domu dziecka, do miejsca, gdzie nie śpiewa się kolęd, bo dom może czasem smutniejszy. Jeżeli byliście kiedyś zainteresowani, poszukajcie Centrum Myśli Jana Pawła II. I tam akcja pod tytułem Po kolędzie. Śpiewamy wspólnie, chodzimy do domu i śpiewamy razem, albo śpiewamy dla nich.
Jesteście tak ośmiewaną tutaj parafią, że myślę, że moglibyście też wesprzeć niektórych. A teraz w ramach po kolędzie zaśpiewamy sobie, jak to nazywa? Dzisiaj w Betlejem, w słowie Panu Informację i śpiewamy sobie w A od A. Ok? Proszę? Tak, my zdamy radę. Pociągniemy. Wiem, że wysoko. Wszystkie dodatkowe głosy, ale właściwie my też możemy tworzyć w trakcie mszy swoje własne głosy, co Państwo powinniście czynić z takim wspaniałym słuchem. No to dalej. Zaśpiewamy teraz dla Państwa, gdy się Chrystus rodzi też z Państwem, bo może mielibyśmy nie zaśpiewać. Sprawdzę tęację. Gdy się Chrystus rodzi. Edur. Tak wysoko? Tak. Się. I sama, tak samo jak ty kurde śpiewa swoje głosy. Raz, dwa, wejdźcie raz. I... Oh.
I jeszcze chciałam powiedzieć Państwu jedną rzecz, że zastanawiacie się pewnie, po co jest dyrygent zazwyczaj, jak patrzycie. Teraz już wiecie chyba, nie? Że patrzcie, jak wszyscy równo, wszyscy coraz więcej. Tak, jestem po to, żeby zacząć i żeby jakby dodać wam tej energii, żebyście jeszcze głośniej śpiewali albo ciszej. Po to naprawdę jest dyrygent, rzeczywiście dodający tej energii z tymi otwartymi oczami i taką radością, że to się dzieje. Naprawdę tego nie widzicie, jak my stoimy dyrygenci w tył, a dzisiaj macie mnie, także wiedzcie o tym. Ja jeszcze tego chciałam powiedzieć, że byłam kiedyś w parafii na Czesławice. Tam ksiądz Kowolik, niestety odszedł już, ale chciałam powiedzieć Państwu, ksiądz Kowolik stworzył niesamowitą rzecz, a mianowicie zachęcił wszystkich mieszkańców tamtej wsi, właśnie na Czesławie, żeby grali na instrumentach lub śpiewali. Niesamowite było pójść na mszę, kiedy część wiernych siedziała tutaj i grała na instrumentach. Sam ksiądz uczył wszystkich. Nie wiem, jak to robił, bo nie umiał na wszystkich grać w instrumentach, ale jednak uczył. A wszyscy ludzie siedzący w ławkach śpiewali chórem. I Państwo jesteście tak doskonale przygotowani do tego, żeby być takim chórem, że ja tutaj zachęcam, proszę to stworzyć pięknie rozśpiewana parafia. Zaśpiewamy dla Państwa teraz kolędę Zacznij Dziecino. To powiem szczerze, to jest kolęda ulubiona chórzystów. Nie powiem, że moja nie, ale oni szczególnie lubią. Czy znacie Państwo tą kolędę Zacznij Dziecino? Jest w istocie piękna, spokojniejsza i zaśpiewamy ją teraz dla Państwa. Kolenda. Podobała się Państwu, taka spokojna. Pomyślcie, bo piękna jest. Chciałam jeszcze na zakończenie powiedzieć, bo to właściwie już cichą noc przed nami, ale spróbujemy ją bez organu zaśpiewać, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zanim jednak ta cicha noc nastąpi, to chciałam powiedzieć Państwu o moim chórze, no nie moim, ale prowadzonym przeze mnie już od 20 lat.
sporo osób śpiewa od 20 lat, w ten sposób wielbiąc Pana Boga, w ten sposób dając swoje, kawał swojego serca. Jest to też niezwykła grupa, w której możemy razem się pomodlić, kiedy gorzej, kiedy trudniej komuś w życiu, ale też cieszyć się radościami, jakimiś osiągnięciami. To jest niezwykły czas, spotykamy się raz w tygodniu, ćwiczymy 2 godziny, dużo mamy takich pomocy przygotowanych przeze mnie oczywiście dydaktycznych, że ćwiczymy sobie sami w nagraniach, idziemy do domów i ćwiczymy, spotykamy się właściwie po to, żeby się wspólnie spotkać. Także piękna to jest społeczność, piękne takie wspólne śpiewanie. Zachęcam bardzo w każdym miejscu świata, gdzie jestem, mam taką chyba misję swoją, śpiewajcie, bo niezwykle rozśpiewani jesteście. A teraz Cicha noc. Tonacja będzie znowu bardzo wysoka, ale ja już wiem, że Państwo każdy sobie radzicie. A zatem bez organów, bo chór dośpiewa wszystko. Cicha noc na koniec naszego dzisiejszego występu dla Państwa. Dziękuję Wam bardzo za piękną obecność, zwłaszcza tą śpiewającą i duchową. Życzę wszystkiego dobrego na nowy rok i śpiewajmy razem.
na nowy rok, jeszcze raz się powtórzę. To wielki zaszczyt jeszcze, jak Państwo dostajecie, to co, jeszcze jedną plędę? Jeszcze raz bardzo serdecznie to my Wam dziękujemy za Waszą obecność, za uświetnienie swoim śpiewem liturgii, bo myślę, słuchając takiego śpiewu, dusza szybciej i wyżej wędruje i bliżej Pana Boga. Dzięki właśnie takiemu rozśpiewaniu dużo ciepłych słów pod adresem naszej parafii, ale myślę, że Wasz śpiew jest bardzo, bardzo piękny i właśnie wyzwala w drugim człowieku to, że otwierają się usta, nawet jeśli ktoś średnio śpiewa, tak jak ja. Dlatego bardzo serdecznie Wam dziękujemy i jeszcze raz prosimy o moc za śpiewanie i zapraszamy oczywiście za rok. Przygotowaliśmy, północ już była, to będzie nasz taki debiut z tym utworem. Nie spróbowaliśmy, ale będzie dobrze. Państwo nam w razie czego pomożecie. Taka trochę konkursowa wersja, dużo tam się dzieje. Zaśpiewamy jedną zwrotkę z refrenem. Także posłuchajcie. Moja znowu ulubiona kolejna. Tak pięknie, że się dało.